Chyba mamy wszystko już ustawione. Przepraszam za problemy. Tak, jeszcze zanim zaczniemy, to ja będę się starał coś pokazać, więc jeżeli ktoś nie widzi tych literek na górze, to zapraszam. Jest parę miejsc jeszcze z przodu. Nie wiem, czy mi się uda. Modłów do bogów. Demo nie odprawiłem, więc może nie wyjść, ale zobaczymy. Tak? O, lewej części ekranu nie widać. Akurat nie będzie aż tak istotna, może. Bardziej środek, żeby było widać. Ale zobaczymy, będziemy tak jakby w praniu w praniu wyjdzie. Dobra. E, cieszę się, że tak licznie przyszliście na, na sesję o radary. E, domyślam się, że Kamil was nie przestraszył wczoraj ilością błędów, które znalazł podczas fazowania tego projektu. E, I mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego e, o tym narzędziu, jeżeli jeszcze nie wiedzieliście o nim. E, tak, parę słów o mnie, jako że ja tu jestem pierwszy raz i jestem z tej y, grupy, na której każdy tutaj y, wiesza psy, czyli programistów, y, to powiem tak, że z tak y wrzucam tylko powyżej tam exception logów i, i wiem, co to jest SQL injection, więc y, jeśli chodzi o taki kontekst y, o mnie, dla Was pewnie najbardziej istotny będzie ten link, który jest jako tako związany z tym o czym tutaj będę mówił gdzie publikuję jakieś swoje powiedzmy, rozważania czy analizę związane z RE tak bo tym głównie się hobbystycznie zajmuję. też chciałbym powiedzieć hobbystycznie to robię nie, nie zawodowo nie zajmuję się tym zawodowo więc moje spojrzenie na to co będę mówił i na rzeczy które pokażę jest z punktu widzenia osoby która zajmuje się tym hobbystycznie a nie siedzi 8 godzin dziennie na tyłku i robi w kółko to samo. Więc na pewno mam trochę inne spojrzenie. Jakby kogoś interesowało programistyczne rzeczy, szczególnie dotnetowe, bo tym się głównie zajmuję, to też mam bloga, którym właśnie opisuję dotnetowe rzeczy. Jakby ktoś chciał mnie posłuchać, chociaż nie wiem, czy mój głos jest super atrakcyjny, to też ostatnio nagrywam podcast Ostrapiła, gdzie rozmawiamy nie tylko na tematy techniczne, ale też takie miękkie związane z programowaniem, więc zapraszam. Jakby ktoś lubił formę podcastów, to może sobie posłuchać. I można mnie znaleźć na Twitterze. Ostatnio głównie tam, więc jakby ktoś chciał coś się dowiedzieć czy e, zapytać, to, to zapraszam. Dobra, żeby nie było tylko o mnie, tylko o radarę. To tak, temat. 10 rzeczy, których mogliście nie wiedzieć o radarzu. E, rzeczy nie będą posortowane według jakiejkolwiek e, priorytetu, czy ważności, czy jak, jakiejkolwiek innej e, topologii sortowania. Po prostu rzeczy, które wydały mi się mogą być ciekawe i o których osoby, które mogliście nie wiedzieć, po prostu. Więc tak, pierwsza rzecz to taka, że radar tu istnieje. Czy ktoś nie wiedział, że jest taki, takie narzędzie jak radar tu? Chociaż to trochę jest pytanie nie fair, bo jak ktoś zerknął w agendę, więc dowiedział się, że takie narzędzie istnieje, więc ja tu tak skomentowałem takim memem, bo oczywiście. Okej, okay, raczej każdy wiedział, że radar istnieje. Natomiast co ciekawe jest, że on istnieje dość długo. I ja powiem szczerze, jak zobaczyłem, kiedy ten projekt wystartował, to byłem w szoku, że wcześniej o tym narzędziu nie słyszałem. Ktoś wie, kiedy wystartował projekt? Mam naklejki, jakby ktoś chciał. Dobrze, ale to za odpowiedź. Ktoś wie, kiedy wystartował projekt Radar. Są dwie daty, dwie daty uznam. Tylko nie róbcie force'a, jak tam z tą datą U Adama chyba. Uh, nie. Aż tak, aż tak stary nie jest. 10 lat niedawno obchodził, więc dziesięciolecie. No okej, okay, no ale dość długo też, tak? Powiedzmy, nie spodziewałem się, że taka, taka data się pojawi. W 2006 projekt wystartował, natomiast w 2009 został przepisany na nowo, więc dlatego mówiłem, że dwie daty mogę uznać jako prawidłowe, bo jeżeli zobaczycie sobie na GitHub'a, gdzie ten projekt się znajduje. To pierwszy komit jest chyba z lutego 2009 roku. Więc to też można uznać jako, powiedzmy, pierwszą, pierwszą taką datę uruchomienia tego projektu. No więc, jakby ktoś nie wiedział i się dowiedział, to może sobie naklejkę wziąć po sesji. To już przynajmniej jedna rzecz, którą po tej sesji wy będziecie wiedzieć, że radar tu istnieje. Tak. I to nie dlatego daję ten punkt, że mi brakowało do 10, żeby było równo, ale uważam, że naprawdę ja się dowiedziałem też całkiem przypadkiem, że ten projekt istnieje i powiedzmy byłem może nie w ciężkim szoku, ale byłem pozytywnie zaskoczony jakie możliwości ma to narzędzie. Dobra, dwójeczka. radar tu to support wielu platform. Wiem, że to się może wydawać trochę dziwne, natomiast tak jak mówiłem, ja jestem osobą, która robi to hobbystycznie, hobbystycznie no, i amatorsko bym powiedział i nie mam, nie mam ID pro, tak? Więc tak jakby może dla osób, które korzystają na co dzień z ID pro, informacja to, że jest support wielu platform jest super y, mało interesująca, bo mają to na co dzień. Natomiast dla mnie y, IDA free oczywiście zawsze jak chciałem zrobić coś 64-bitowymi y, plikami, no to było Ej, sorry, ale myślę, to i sobie i kup pełną wersję, bo my tego nie wspieramy w wersji demo. Więc dla mnie to było y, Akurat bardzo dobre, no bo coraz częściej te 64-bitowe pliki na CTF-ach czy na innych e, sytuacjach się pojawiały, no i ID nie mogłem wykorzystać, no bo niestety darmowa wersja takiej, e, takiej opcji nie miała, a niestety, jako że robię to e, niezawodowo, no to nie uśmiechało mi się płacić takich pieniędzy za, za licencję. Może kiedyś, jak przejdę na zawodowstwo, może tyle firm tutaj rekrutuję, to może ktoś mnie zrekrutuje. To może wtedy będę miała ID, natomiast na chwilę obecną nie mam i dlatego to, że Radar wspiera naprawdę dużo platform. Ja Pamiętam, nie sprawdzałem, czy on wspiera te wszystkie. Tak? No, pewnie trochę marketingu sobie robią, bo to jest strona od nich, tak? więc na pewno muszą być na pierwszej kolumnie i mieć wszystkie zielone, bo inaczej by nie było dobrze. Natomiast no, tak jak korzystam, nie miałem problemu z jakimiś platformami, nie miałem problemu z jakimiś tam też support, jakichś tam bardzo obskurnych platform się znajduje. No i to jest fajne, tak? No bo możemy mieć jedno narzędzie, które z, jak już się go nauczymy, to nam y, pozwoli działać z wieloma y, aplikami. Tutaj też jeszcze przekopiowałem jakieś y, właśnie architektury, czy jakieś debugery, które radar tu y, wspiera. Więc jak widzimy, jest tego sporo i, no i ciągle dodają nowe, tak? jeżeli jest taka potrzeba, to projekt jest na, y, aktywnie rozwijany i pojawiają się nowe. Y, Nowe komity, tak? Już tak jak Kamil mówił, te bagi zostały załatane. I ja już mam wersję u siebie z załatonymi tymi bagami, którą on zgłosił. Jakby były jakieś pytania w trakcie, to można zadawać, nie trzeba czekać na koniec. Dobra, jedziemy dalej. Trójeczka. Radar tu, to ekosystem, tak naprawdę. I tutaj też jest istotna informacja, że jak słyszycie o radar tu, to pewnie. Jest mowa o, o dezassemblerze, debuggerze, natomiast to jest, powiedzmy, prawda, natomiast często też niekompletna, bo jest wiele narzędzi, które wchodzi w skład tego pakietu i część tych narzędzi jest mniej znana, część jest bardziej znana, natomiast warto o tym nie zapominać. Warto pamiętać, że to nie tylko to narzędzie, które odpalacie R2, natomiast jest parę innych. I tutaj Parę, parę z nich wymieniłem, więc mamy takie narzędzia jak RASM. Będę pomieniał te dwójki już. To jest prosty tam y, assembler, disassembler. Tak? Jakbyście potrzebowali sobie zamienić y, mnemoniki na jakieś tam y, heksy w jakiejś tam architekturze, to możecie to zrobić, w drugą stronę też. Więc tutaj macie po prostu narzędzie razem w pakiecie, nie musicie gdzieś tego szukać, czy, y, czy jakoś inaczej próbować to zrobić. Możecie y, bezpośrednio tam z konsoli sobie odpalić i, i to zrobić. Mamy jakieś tam przykładowe, tak jak mówię, można architekturę wybrać, więc te wszystkie, które on wspiera, to możecie sobie w tych architekturach też, też to zrobić, więc jest całkiem fajnie, bo to nie jest nie tylko ten x86 czy 64-bity, tylko tak jakieś nawet te jawowe bytecody były wspierane. Do niedawna też wspierali moją platformę, czyli .NET, ale no wycofali się z różnych powodów, z supportu tego. Mamy też rabin, jak na dole może być trochę źle widać, ale to jest ekstraktor, czyli jak mamy jakieś potrzebę wyciągnięcia czegoś z binarki, tak jak na przykład tutaj ja wyciągam entry point, jaki jest, no to możemy takie proste narzędzie użyć, tak? Nie musimy gdzieś tam szperać czy szukać w jakichś innych narzędziach. Mamy to po prostu razem z radarem w pakiecie. Mamy Radiv, który był wspomniany wczoraj, e, może nie, nie super e, pozytywnych słowach. I ja się zgodzę, bo on tam powiedzmy jakieś tam różnice binarne znajdzie, tak? no ale to powiedzmy ten. E, chyba Bintiff tak był wspom wspomniany, jest dużo lepszy. Natomiast no, też mamy coś, co jeżeli byśmy nie mieli na systemie nic innego, możemy tego użyć. Tak? Wykryje nam jakąś tam różnicę. E, w bajtach, można ją też próbować. E, wyświetlić jako, jako obkody, tak? Czyli nie tylko jakieś tam suche heksy, jakby ktoś tam nie miał w oczach translatora, to może sobie to wyświetlić jako jako obkody. Działa, działa. Yy, Raek, tutaj wam powiem, yy, spisałem, żeby tylko było dla faktu, ja tego nie korzystam i powiem, próbowałem tutaj na swoim macu to odpalić i mi nie zadziałało. To jest jakiś język, taki coś co przypomina C, natomiast jest jakiś takim Miksem, tak? Tu widzimy jakieś takie stosy, deklarujemy i inne różne cuda dziwy. Natomiast on jest ponoć, powiedzmy tak, przynajmniej z definicji przenaszalny, tak. Czyli piszemy sobie w takim tym reagowym języku wysokiego poziomu jakiś kod i możemy go kompilować. Chociaż no, nie wiem, kto by chciał to robić. Szczerze, nie będę wiesz, tu, nie będę tutaj lukrował czegoś, co uważam, że jest trochę bezsensowne, więc ja uważam, że to nie. To raczej bardziej dla e, tak. Nie wiem, dla szpanu może nie korzystam. Co mamy dalej? Rax, czyli konwerter, tak. Jakby ktoś nie miał kalkulatora, to może sobie w konsoli, albo ktoś lubił w konsoli konwertować liczby binarne na heksy, to można to zrobić. Jest, jest. Rarun tutaj, powiedzmy, mam bardzo duże. Mam bardzo duże oczekiwania, natomiast jeszcze nie korzystałem z tego narzędzia. Czy takiej tutaj taką ładną definicję przypisałem Launcher, który umożliwia nam zdefiniowanie pewnych parametrów systemowych i z tymi zmianami uruchamienie, na przykład jakiegoś tam krakmi, tak? Czyli nie musimy wprowadzać tych modyfikacji na własnym systemie, tylko robimy to właśnie przy pomocy tego rarana i. Nasza ta aplikacja, którą uruchomimy, zadziała ze zmienionymi ustawieniami systemowymi. Tutaj mówię, nie korzystałem jeszcze z tego, nie miałem potrzeby, ale też nie do końca jeszcze rozumiem wszystkie elementy, które są z tym związane. Natomiast jest coś takiego i można z tego skorzystać. Rachasz. jakby ktoś lubił hasze i sobie potrzebował liczyć, no to można sobie odpalić rachasza, tak? Fajne jest to, że można sobie wypisać różne algorytmy tak i dostać wynik od razu a nie gdzieś tam pojedynczo. Raffine, no jak sama nas wskazuje, tak możemy wyszukać sobie jakieś tam wzorce w plikach binarnych, w zasadzie nie tylko w, binarnych, w plikach. Dobra, i to był przegląd taki dość szybki i powiem tak, to te narzędzia są i są ok, jak ktoś potrzebuje może skorzystać, natomiast wydaje mi się, że Najlepszym z tych narzędzi, a de facto nie do końca narzędziem, jest ten AirPipe. I tutaj się zatrzymam trochę dłużej, bo to jest bardzo fajne i często z tego korzystam. AirPipe to jest taki konektor, który pozwala na dostanie się do radare z innych języków programowania. I ja na przykład bardzo często w Pythonie z tego korzystam, jak jakiś tam, nie wiem, krak mi trzeba rozwiązać, czy, 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 czy coś takiego, bo on pozwala na tak jakby z poziomu Pythona oprogramowanie radare. i to jest, to jest fajne, bo jak już zrobiłem tą analizę i potrzebuję coś zautomatyzować, czyli na przykład wykonać, tak jak tutaj 31 razy jakieś tam, tam kroki, to oczywiście tam w radar też bym mógł jakieś dopisać e, polecenia, które się wykonają, jak na przykład breakpoint e, zostanie złapany, natomiast tutaj w Pythonie mi się to dużo wygodniej robi, tak? Tutaj widzicie, to jest dość e, oczywiste, co tutaj się dzieje, nie wiem, czy w ogóle powinienem to tłumaczyć, ale Normalnie sobie podpinam się pod DLL, znaczy pod binarkę, tak? Odpalam ją, tu taka piękna polecenie DU z flagą fejkową, stawiam breakpointy, no i potem w pętli, tak? Robię DC, czyli continue, czyli odpalam aplikację. Jak, jak to się wykona, to de facto, jeżeli dobrze zrobiłem, a no wiem, że dobrze, to będę w tym miejscu, w ten breakpoint mi wskoczy, tak? Czyli jak to polecenie, tak jakby przejdzie, to nieważne jak tam długo ta aplikacja podziała, on będzie w, w, tym, w tym punkcie, tak? Więc wtedy wiem, że w rejestrze DL mam kolejny znak flagi, no to mogę sobie go odczytać po prostu, tak? Tak, tak w radarze się czyta rejestr, czyli dr ze znakiem zapytania odczytuje, dopisuje do flagi. Następnie no tutaj, żeby ten program wiedział, że ja dobrą wpisałem, bo to nie jest A, no to tam clearuję AX, żeby, żeby po prostu kolejny obrót pętli poszedł, tak? bo inaczej to po prostu ta aplikacja by wyszła. No i dzięki takiemu prostemu skrypcikowi dostaję jakąś tam pełną flagę, bo oczywiście tutaj po wyjściu ten flag będzie miał dokładnie tą flagę, która byłaby faktycznie potrzebna, żeby ta aplikacja przeszła ten cały cykl. Więc tak jak mówię, R2Pipe nie jest do końca aplikacją, bo nie ma, nie ma swojego odpowiednika, tak w konsoli nie odpalę. Natomiast jest fajnym narzędziem, myślę, że tutaj e, warto, e, warto go poznać. Jest Z tego co wiem jest Pythonowa, jak widzicie, wersja, jest też e, Ruby. Być może są inne, natomiast nie wiem. Ja, ja głównie z Pythonowej korzystam, ona działa w miarę fajnie. Nie spotkałem się z jakimiś tam problemami. Może trochę za dużo tam pluję na ekran. Nie wiem, czy to się da skontrolować, żeby te komunikaty na przykład radare nie wypisywały się, tak? Na ekran, że on tam się podpina pod DLL-kę. Pewnie się da, ale to też nie, nie było taki problem, żebym musiał to zmieniać. No bo jak wiecie, to jest, to jest aplikacja, co ja sobie odpalę, nie wiem, trzy razy i potem powiedzmy pójdzie do szuflady, tak? natomiast nie przeszkadza mi, że są jakieś komunikaty. Ale jakby było więcej tych, więcej rzeczy się działo, no to może by to było problematyczne. Tak, więc R to pipe polecam. Czwarty punkt. Tak naprawdę Radar tu to nie tylko tekst. W zasadzie tu tekst powinien być w cudzysłowie, bo w zasadzie tylko tekst, ale nie tylko tekst. I mamy, jeżeli nie widzieliście, oprócz tego, że tekst to mamy tryb graficzny. Za dużo nie widać, ja za chwilę przejdę do konsoli i Wam pokażę może, bo na tym rzutniku to chyba za dużo nie widać, natomiast mamy takie ładne bloczki. Radar może rysować takie bloczki, e, oczywiście dzieląc ten kod według tam jakiś jumpów czy coli i możemy sobie e, z, takiego, e, z takiego podziału trochę u, u, łatwiej to uzmysłowić, tak? no bo jednak jak widzimy e, kod ciągiem, no to to trochę trudno ogarniać mimo że te strzałki e, mamy, to jednak tutaj jest dużo wygodniej. Ale tak jak mówię, nie tylko tryb graficzny, bo mamy jeszcze drugi tryb, e, mamy tryb okienka. To jest taki coś, nie wiem, softice, jak ktoś kojarzy, to też tekstowy był i miał takie okienka. No więc tutaj mamy też wyrysowane, czy jakieś tam lat, późne lata 90. różne e, e, turbo pascale, tak, miały takie okienka. Tam było dużo niebieskiego, no tutaj jest dużo czarnego. Natomiast takie okienka są i też to jest głównie przydatne przy jakimś tam debagowaniu. Tak? Jeżeli mamy debagowanie, no to tak jakby w tym trybie trochę gorzej, no tutaj jest trochę łatwiej, bo mamy disassembly, mamy jakieś tam rejestry, mamy jakiś stos, te okna można tam jakoś konfigurować. Więc dużo łatwiej się z takiego trybu korzysta niż, niż z tamtego pierwszego. Natomiast też jest IDEA co było dla mnie w ogóle szokiem, że, że coś takiego jest. Jest taki projekt Cutter, on chyba niedawno zmienił nazwę, bo wcześniej się nazywał jakoś inaczej. W ogóle został wciągnięty pod tak jakby ten cały brand Radartu. Natomiast on wygląda całkiem ładnie. Muszę powiedzieć, że wygląda tak, że coś, co nawet mógłbym chcieć użyć. Natomiast tam na stronie jest disclaimer, żeby go nie używać, bo on jest zabagowany i dopiero oni teraz go wciągnęli pod siebie. Czy oni, mówię w sensie deweloperzy Radar, i chcą go jakoś tam e, podciągnąć. Natomiast to jest bardziej dla osób, które no, tak jakby kompletnie nie znają radar i chciałyby z niego skorzystać, a tak jakby klawiatura ich pali w palce, e, no to można myszą sobie poklikać. Ja chciałem go zainstalować, żeby wam pokazać, ale niestety tutaj nie mam tyle miejsca, żeby zainstalować Qt, bo tam jakieś 30 giga ode mnie chciało, więc niestety nie mam, nie mam, nie mam tyle miejsca. Ale może kiedyś mi się uda, ale no jest, jest fajny, tak? No mamy główne disassembly, mamy jakiś tam call graph, jakieś tutaj ładne wykresy. Tutaj mam jakieś information napisane, więc jakby ktoś chciał, to faktycznie można, żeby nie, nie, nie przestraszyć się na początku, to można to zainstalować. Dobra, spróbujmy to demo. Yy, spróbuję Wam trochę pokazać, jak to wyglądają te tryby. Tak bardzo szybko. Natomiast żeby na tych slajdach może nie było wszystko widać. Ja mam nadzieję, że tutaj będzie widać dużo lepiej. Jakby nie było widać, to, nie, to mówcie. E, akurat mam tu. To, e, spróbuję nie pisać jedną ręką, tylko... Nie mam krzesła. O. Nie, ale chciałbym usiąść. Dzięki. Już, już, mam, już mam, już mam, już mam. Już mam, chociaż. Czuję się jakbym jakiś grał na instrumencie. Dobra, strasznie nisko, ale okej. Okay. Eee, tak, więc standardowo tam jakiś radar, im więcej A tym tym więcej analizy Wam zostanie zrobione. Co się trochę ludzie śmieją, tak? że jak, jak zrobisz za mało A i coś tam nie działa, to dorzuć jeszcze jedno. Ale ogólnie, tak jakby jakąś tam analizę wstępną on, on zrobi, ja to też nie chcę wchodzić akurat w, w, w Analyze, natomiast chciałem Wam pokazać te tryby, tak? I, i tak jak mówię, podwójne V, albo może zróbmy tak, najpierw V, tak? Tu mamy tryb taki, że mamy pokazany listing. Mam nadzieję, że widać. Widać z tyłu. Okej, okay. ktoś tam kiwnął głową. Mamy listing taki w postaci no, ciągłej, tak? Tak jak mówiłem, te strzałki po lewej stronie się pojawiają jakieś. Natomiast jak już jest ich trochę więcej, no to to się robi troszeczkę bardziej skomplikowane do ogarnięcia. Dlatego, tak jak mówię, mamy ponownie ta sama idea. Jak V jest za mało, to dajemy dwa V, tak? I będzie już dużo lepiej, bo mamy. Bloczki, tak? Mamy bloczki, mamy przejścia, które, tak jak mówię, no, tutaj jest trochę też, y, nie do końca y, informacja jest, y, tak jakby widzicie niedużo na ekranie, ale to dlatego, że mam font jakieś tam, 22 ustawione, żeby, żeby tam z tyłu było widać. Jak jest mniejszy font, no, to troszeczkę to bardziej sensownie widać, no bo jest to wszystko mniejsze. Natomiast bloczki są fajne, można, y, mówię, tak jak, trochę bardziej ogarnąć ten flow aplikacji, tak? Mamy jakieś jumpy, mamy ścieżkę dla true, mamy ścieżkę dla false, więc jest fajnie. E, tak jak mówię, mamy też te okienka, czyli mamy, no mówię, coś, coś ala, powiedzmy, nie wiem, soft-size soft chyba lepiej nawet wyglądało, ale e, mamy jakieś okna, mamy jakieś nawet menu, jak tutaj sobie zobaczycie u góry, mogę sobie przejść, mamy file, edit, view, tools, tak, mamy wszystko, czego dusza sobie zapragnie. E, więc tak jak mówię, ten jest tryb bardziej do debugowania, chociaż no, niekoniecznie, bo ja też lubię tak jakby w tym zwykłym takim flow y, kodu debugować. Natomiast no, tutaj mamy jakieś dodatkowe rzeczy, które możemy sobie skonfigurować. Tak, mamy te rejestry, mamy jakiś stos, który nam coś tam pokazuje, więc czasami może się to przydać. OK, IDE nie pokażę, bo tak jak mówię, nie udało mi się go zainstalować. Natomiast jakby ktoś, y, no tak jak mówię, mówię dla faktu, że jest IDE, bo bo może ktoś będzie chciał. Nie wiem. Okej. Okay. Dobra. Piąteczka. Szukanie ropów. Jakbyście potrzebowali pisać jakieś exploity, to możecie wykorzystać radar do szukania jakichś gadżetów, return programming, bo też ma taką funkcjonalność. No bo czemu by nie? Tak. E Zaraz też spróbuję, mogę mnie odstawiać tego krzesła, ale dobra, będę próbował na stojąco. Mamy tutaj też, z narzutów pewnie nie wszystko będzie widać, ale widzicie, a nie widać. Możemy sobie jakieś tam gadżety wyszukać, tak? Poprax i nam wyszukuje wszystkie jakieś takie gadżety, które taki, taką instrukcję zawierają. Co fajniejsze jest to na dole, że możemy sobie też wpisać jakiś tam regular expression, tak? Czyli możemy sobie wpisać, że chcemy pop i, i rdx, rcx, rax i jeszcze, że reta chcemy mieć na końcu, i wtedy on nam to wyszuka. I, i może spróbujmy coś takiego zrobić. Ja spróbuję już bez siadania. Hmm, tylko to chyba muszę w bo w tamtej drugiej to tam niewiele, niewiele tego jest. Yy, tak. Yy, czyli mamy sl slash r, czyli doszukanie ropów. De facto też może wam powiem już od razu, jakbyście w radarze byli zgubieni i nie wiedzieli czego użyć, to znak zapytania. I tak jakby wszędzie znak zapytania, no może nie wszędzie, ale w wielu miejscach znak zapytania po prostu printuje help. Czyli jak macie na przykład to nieszczęsne R, no to dacie znak zapytania i wam wypisze. Tak samo odnośnie tego A, co robi A, no nie wiemy, ale jak wpiszemy A i znak zapytania mamy te wszystkie. Możemy co robi 2 A, tak? Nie wiemy. No to mamy i mamy że jeszcze 3A jest, tak? Możemy zobaczyć co robi 3A i tak dalej. No akurat jest <ścoughs> C to samo, więc jakaś tutaj rekursja nieszczęsna. Y, natomiast no, ten znak zapytania się przydaje, no bo jednak to jest narzędzie bardzo zorientowane na używanie klawiatury, bardzo zorientowane na używanie czasami nieintuicyjnych y, 3-literowych czy 4-literowych skrótów. Natomiast na szczęście jest ten help, który który pomaga. Ale dobra, bo się zagadałem, więc spróbujmy te, te ropy wyszukać. Więc, jak się nie pomylę, to chcemy jakiegoś popa. To jest chyba 64-bitowy. Yy, najpierw spróbuję, może tak: yy, jakiegoś raksa i reta. No nie znalazł, ok. Może w tej akurat nie ma. O, tu coś nam znalazło. I znalazło nam jakieś gadżety. One są takie trochę długie, ale no niektóre nawet w sumie przydatne, ale jakbyście chcieli, tam pokazywamy, ale pewnie też nie było widać, jakbyście chcieli to kontrolować, to też jest taka opcja, bo możemy po prostu za pomocą E możemy modyfikować parametry systemowe radar, i mamy na przykład taką sekcję ROP, i tutaj jak sobie tabem dodamy, to mamy LEN, tak? Czyli możemy sobie wpisać, że chcemy interesować tylko gadżety, które są dwuczłonowe, znaczy dwu, dwie instrukcje. Jak wyszukam, no to teraz mi znajdzie takie tylko dwu e, dwuelementowe gadżety. No bo czasami potrzebujemy jakiejś konkretnej długości, tak nie? Że im więcej, tym lepiej, tylko pod konkrety. No i to jest fajne, bo też mówię, no nie trzeba pisać jakiegoś własnego softu, nie trzeba korzystać z czegoś innego, żeby te ropy wyszukać, bo możemy skorzystać z radaru. No po czemu nie? Dobra. Co my tam mamy dalej? Dalej mamy szósteczkę. Radar, tu to emulacja. I tutaj też jest y, fajne, to też nie wiedziałem. Y, niedawno się dowiedziałem o tym, że za pomocą radar nie musicie debugować. Możecie zaemulować to, co się wykona w waszym kodzie. I jest taka flaga emu równe 1, i wtedy wasz kod będzie miał multum komentarzy. I tu też nie widać, więc ja chyba od razu przejdę do y, może w ogóle nie będę z tego wychodził. Yy, to chyba na tym spróbujmy, tak, yy, więc jak wam pokażę a, magiczne analyze, yy, przejdziemy do jakiejś metody i zobaczymy sobie kod, no to mamy, jakieś tam komentarze są, nie wiem czy nawet chyba za dużo, nie wiem czy nie miałem włączonego tego już. Yy, ach. Jedną ręką jednak się źle, ale możemy tak jak mówię włączyć emulację emu równe 1. I teraz radar będzie się starał tutaj mało widać przy tej ściance, ale tam jest na przykład EA, w, drugiej, w drugiej linii jest eax równe ileś tam, potem mamy, że jakiś tam eip tutaj, gdzieś tu zaraz spróbuję wam pokazać Szczególnie przy jumpach, on stara się ocenić, czy dany jump y, ma, ma możliwość skoku. Y, I na przykład pisze, że likely albo not likely, tak? Czyli on stara się y, zrozumieć, co się dzieje i powiedzieć ci: OK, przy tej analizie wydaje się, że ten skok nie zostanie y, zrobiony. Więc nie musimy, jeżeli mamy jakiś tam, nie wiem, malware czy whatever, czy nawet mamy dll ta jest z jakiegoś Linuxa, więc ja tu jej nawet nie odpalę. Nie musimy debagować, żeby zobaczyć. Możemy spróbować ją, żeby radar ją zanalizowało tak? i wyświetliła nam takie dodatkowe komentarze, które oczywiście one, jako że to jest maszyna, to może się mylić. Tak? No. My musimy to starać się nadal zinterpretować po swojemu, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Natomiast to jest na pewno jakiś wstęp do tego, żeby, żeby to dalej robić. Tak? No, na pewno jest dużo łatwiej, gdy mamy już jakiś start, niż jak musimy zaczynać od zera. To analizować. Być może akurat do tego momentu, gdzie jest jakaś część trudniejsza analizy, będzie wszystko dobrze, a dopiero od tamtego miejsca musimy zacząć, no bo część pracy już mamy zrobione, tak? Mamy zrobione część być może nawet najnudniejszą, tak? Bo są tam jakieś banalne rzeczy, które, e, których nie chcemy robić, tak jak wczoraj było na sesji, tak? że jak zaimplikujemy jakieś sygnatury i nam już część metod się zostanie rozpoznana, no to. Połowę roboty mamy, mamy gotowe, tak? Nie musimy tego robić, więc da się da się zrobić e, emulację za pomocą radar. E, I to też jest nie tylko support platformy, jest te, które tam są wspierane, ale też e, można tak jakby rozszerzać, co jeszcze za chwilę powiem, e, jak to można zrobić. Natomiast też jest możliwość rozszerzenia e, emulacji. E, żeby po prostu, albo część może rzeczy być na przykład niezrozumiała, część może być nie, niepoprawnie zrozumiała, więc możemy to wpływać na to. Mamy w źródłach, tak, jeżeli korzystamy ze źródeł, to możemy to zmienić sobie jak najbardziej. Dobra. Jakieś pytanie było? Czy tylko.? O, mamy słuchowe? Mam. O, mamy, dobra. Jadę dalej. E... Ok, siódemeczka. To grafy. To już bardziej wchodzimy na takie ficery y, y fajne, niekoniecznie przydatne. Jak widzieliście, radar ma te wszystkie bloczki sobie rysuje. Więc ktoś wpadł na pomysł, no ej, dobra, mamy te bloczki, to czemu nie udostępnić tego jako funkcji radare No i w którymś komicie udostępnili. I możemy sobie po prostu rysować, tak? Czyli też nie widać. Możemy sobie. Y, Czyli AG i ponownie znak zapytania. Mamy y, całą y, listę metod, które możemy użyć do, do definiowania. I mamy na przykład na dole AGN, tak? Czyli jak sobie napiszemy AGN i nam napiszemy Security. Będę robił literówki, więc. Sites. To się nic nie stanie, tak? Ale jak piszemy jeszcze na przykład. To też się nic nie stanie, bo potrzebujemy co? Potrzebujemy edge'a, tak? Czyli AGE, zdefiniujemy edge'a. Niestety, no tu jest trochę y, kiepsko, bo trzeba wpisać te labelki, więc y, myślę, że tutaj przydałoby mi się jakieś usprawnienie, może jakieś identyfikatory krótsze nadawać. Albo ja nie wiem, że się da. Tak? No niestety, wiesz co, no, trudno by było, chociaż. No, trudno. Okej, okay. kiepscy programiści, nie? A, dobra, 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 widzę, 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 widzę. dobrze, bo by nie połączył i by całe demo poszło... Demo jest bardzo spektakularne, bo jak wpiszemy AGG, to dostaniemy graf. A akurat nie widać, bo ucięło tam, zaufana trzecia strona ucięła nam graf, natomiast no, można sobie takie grafy definiować, no wiadomo, że ja tutaj, mój przykład jest bezsensowny, no bo nie wiem, kto by chciał coś takiego robić, żeby tylko pokazać, że, że się da. Natomiast widzę jakieś tam zastosowanie i w sumie okej. Okay, no jest funkcjonalność taka w, w radarze, że te bloczki się rysują. Tak jak mówię, tutaj te, to jest w zasadzie pewnie pełne grafy musieli za, zaimplementować, tak? bo możemy tak jakby łączyć zwrotnie, i on tutaj pokazuje, że to jest taka pętla, nie, więc da się coś takiego zrobić. No. Może komuś się przyda. Nie wiem. Ja zastosowania większego nie mam na tę chwilę, natomiast bloczki są. Yy, oprócz tego, że no fajnie, je, fajnie je użyć tak, jakby do wizualizowania kodu, natomiast to już mamy by default, tak? Przez podwójne V. Yy, natomiast no, można. Jak ktoś będzie miał fajne zastosowanie, niech da mi znać, to naklejka będzie. Okej, okay, yy, bloczki. Mogłem w ogóle tych nie, tutaj tych screenów nie wrzucać, bo to nic nie widać. Widać coś na tym screenie? O, no to no. Czyli już mamy odpowiedź. Dobra, ósemka. Packet manager. To było dla mnie w ogóle mind blow, ale teraz chyba każdy musi mieć packet manager. Każde narzędzie, jakieś tam Jarnie inne, whatever. Za dużo tych packet managerów. Natomiast to jest fajne, wam powiem, bo tak jak mówiłem, no można rozszerzyć radar niekoniecznie bawiąc się w kodzie, tylko pisząc rozszerzenie. Ono tam się chyba w C się pisze, więc to też coś tam trzeba z kodem mieć wspólnego. Natomiast nie musimy całego ogarniać projektu radar, który jest ogromny. I tak jak Kamil mówił, no tam są rzeczy, których nie wiem oczy bolą czasami od patrzenia, tak jak to wygląda. Natomiast możemy sobie napisać pakiet i rozszerzyć. I to jest, to jest fajne, bo też tak jakby zwiększa. Środowisko ludzi, które, które mogą do tego projektu wejść. Mam, mam zrzut, ale nie wiem, może będzie widać R2PM, tak? czyli Radar to Package Manager, standardowo jakiś tam Init Update, i na przykład mamy pakiet do mini dumpów. Możemy sobie analizować dumpy. Widzę, Sebastian się obudził. Jak powiedziałem, słowo dump. Eee, możemy dumpy sobie analizować, czego normalnie nie ma w Radar, tak? nie ma takiej funkcjonalności, natomiast jest pakiet, który to umożliwia. Mamy tych pakietów jest dużo, tutaj yy, jest lista yy, o, tak przewijana i na przykład ja ostatnio, powiedzmy, jako że przyzywam krzyży z wieku średniego to się zacząłem bawić z Z80, tak? bo miałem Timex 2048 jak byłem mały i tak mnie naszło, żeby sobie coś tam napisać i pisze jakiś tam emulator tego i zobaczyłem, że radar ma Assembler, no to kurde, no to ja sobie go użyję. Ja już tu mam go zainstalowanego, więc nie będę wam pokazywał, jak się instaluje. Natomiast pokażę wam co innego. Pokażę wam, że radar też Z80 rozumie, tak? To akurat sobie pobrałem swoje repo, jakiś tam e, z rom tak, do, tego, do tej maszyny. Mamy i teraz, jak wam pokażę kod, no to, to jest jakiś tam x 86 próbuję to analizować. Natomiast, no jak widzicie, to. Jest... Nie wiem, bez sens, tak. Natomiast, jak sobie wpiszemy architecture Z80, no to to jest Z80. I to jest faktycznie, tak wygląda ROM Timexa, bo ja już te, te DI na początku i te Sory, to już pamiętam na pamięć. E, więc. Też jest fajne, że radar to umożliwia mi coś takiego, i teraz mogę sobie porównać, czy to, co ja tam piszę i analizuję, faktycznie wygląda tak jak to. Bo ja do tej pory, jak jeszcze nie wiedziałem, że to jest, to co robiłem? To miałem manuala, miałem yy, tak, jakby tego, tego ROMA, i sobie patrzyłem heksy. OK, F3 na początku, instrukcja, DI. Dobra, zgadza się. No i tak, tak to robiłem. Może pewnie, wiecie, coś tam pewnie by było do tego, żeby to zrobić inaczej, natomiast nie wiedziałem. A tu widzicie radar. Także w moich podwójnie hobbystycznych projektach pozwolił na to, że, że mam ten e, disassembly teraz e, wyświetlony. No i mogę, mogę, tak jakby, porównać, czy to, co ja stworzyłem, e, jakiś tam e, emulator, to faktycznie wygląda tak jak, e, tak jak tutaj. No, wygląda podobnie, więc muszę powiedzieć, że nice job, e, jeśli chodzi o mój projekt, bo. W sumie nawet trafiłem z tą analizą. No więc też macie, tak jak mówię, te pakiety, tych pakietów jest sporo. R2PM, jak nie wpiszecie nazwy po S, no to on wam wylistuje wszystko, tak? Co tam jest? Jakieś tam unicorny, jakieś tam S, SWF, tak? Czyli jakiś flasze, jak ktoś by jeszcze nie daj Boże używał, to można sobie zanalizować. Trochę tego jest i tak jak mówię, no jest też. O, to jest ciekawe, R2Wars. Muszę zobaczyć. Jeszcze raz? Dobrze, no to już z, ja mam to na slajdach, więc niech nie wyprzedzają faktów. E, tak jest, Gierka jest, za chwilę pokażę. E, więc, e, no mamy tych pakietów dużo, jakieś tam Lua, Perle, Pythony, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Backupy? O, nie wiedziałem. Hmm? No PHP nie ma. Można dopisać, nie? Jest jakiś do C Sharpa nawet. O. A to R, R2 Pipe. Ok. no to to słyszałem, że jest. No, ale to mniejsza z tym, bo to nie chodzi o to, żeby te pakiety teraz oglądać, tylko żeby zauważyć fakt, że fajnie, że jest rozszerzalne i fajnie, że te pakiety są, ludzie tworzą i, i, i de facto możemy w bardzo prosty sposób. Yy, rozszerzyć tak radartu, chociaż już i tak jest tak jakby funkcjonalność jego jest ogromna, to jeszcze dodatkowo za pomocą tych y, pakietów jakby coś na przykład nie pasowało do tak jakby jako całości, tak, no bo załóżmy mamy super funkcjonalność, ale no ten główny deweloper Pancake mówi nie, no to dobra, nie to nie, a my sobie zrobimy pakiet, tak, i, i być może nawet dla nas tylko to będzie użyte, ale możemy na GitHubie wrzucić i, i ludzie mogą sobie, sobie tego skorzystać. No więc pakiety są i można używać. Dobra mamy pakiet Manager. Dobra dziewiątka, już blisko końca. Statystyki. Jakby ktoś potrzebował to też radar tu umożliwia, bo oczywiście y, musi mieć wszystko to można też y, rysować y, na przykład wykresy. Znaczy wykresy to jest za dużo powiedziane, bo to wygląda jakoś tak. Natomiast tu jest na przykład, analiza bajtów o danej wartości w jakimś tam danym bloku co chyba co 100, 100 bajtów. Więc możemy takie, takie sobie statystyki tutaj wyświetlać. To też bardziej jakoś takie, żeby zrozumieć binarkę, z którą, którą pracujemy. Tak? Bo jeżeli ma dużo, nie wiem, zer czy jakichś tam innych wartości, no to coś nam to może mówić. Tak? Mówię, niekoniecznie to ma zastosowanie, może mieć zastosowanie w waszym przykładzie, ale jest, tak? Czyli jak ktoś by potrzebował, jakby ktoś musiał zobaczyć entropię bajtów zanim przejdzie do analizy, no to też nie musi wychodzić z radar, może to zrobić, tak? I tu z tego co dobrze pamiętam, to jest taka, tak, czyli P równa się i mamy ponownie nie wiem, nie wiem o co chodzi, to odpalam znak zapytania, no i mam już, tak? I mamy print entropy for each file block size. P równa się E. Nie wiem, czy tak to się powinno czytać, no ale mamy, tak, jakąś entropię, tak? Widzimy, że tutaj trochę tutaj jest bajtów na górze. W ogóle, co ja otworzyłem? Ten smoothie, ok. Tu mamy jakieś tam zero, dużo zer i jakieś tam takie wartości. Jakby ktoś chciał, jest jeszcze wersja flame, tylko jak już się odpalało, jakby ktoś lubił inne kolorki. To gdzieś. Tak, podwójne równa się. No, to jest poziomo zamiast pionowo, nie wiem, no. Z tym skrolowaniem jest czasami problem, no bo wiecie, ten, jak dużo on wylistuje na przykład przy, przy tym szukaniu ropów, jak wpiszecie z, z, y, 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 słaby ciąg, który jest bardzo często, no to na szczęście on pyta, czy sorry, ale wylistować 4000 linii, to na szczęście y, można jeszcze się zreflektować i powiedzieć, że nie, y, bo czasami potem dostaniecie takie y, y, wylistowanie, kupę rzeczy i tak naprawdę nic nie można z tego zrobić. No. Ja wiem, mówię. Jest entropia, jakby ktoś potrzebował. Mówię, jakby ktoś nie mógł zacząć pracy bez zobaczenia entropii, no bo wtedy nic nie wie, no to może sobie za pomocą radary tą entropię y, zobaczyć. Dobra. I teraz najlepsze, czyli fan. Ten gość, ten pankej, to jest chyba zabawny gościo, bo y, tak, y, nie tylko praca, więc tak jak już było powiedziane, jest 2048. Gra, więc y, ona jest. Ukryta, znaczy ukryta. dużo powiedziane, ukryta, natomiast dlatego, jak byłem tutaj, to wam nie pokazałem wszystkiego, bo ona jest tutaj ukryta. Ach, shit. Jak sobie widzicie w HELP, no to jest 2048 i de facto o to działa. To jest najśmieszniejsze, że, że faktycznie można w to 2048 grać. Ja powiem, tak mi się nie udało przejść jeszcze. Ale chyba mam za mało ten, za mało motywacji. Ale no działa, no mówię. Jakby ktoś się znudził analizowaniem i chciałby sobie przejść yy, tak jakby odprężyć się, wy, wy, zresetować tak zwane, no to może to zrobić ponownie bez wychodzenia z radaru. Tak to jest mówię, combine na wszystkie grzechy. Może mi się uda tutaj nie, no za długo by trwało, ale to jest wiecie, to nie może być zwykłe 2048, bo tutaj macie na dole Potęgę dwójki, tak, która odpowiada za wartość wyświetlaną, więc no. I oczywiście też działa standardowe wimowe tak, strzałki. Ja oczywiście strzałkami działałem, bo do wima jakoś się nie przekonałem nigdy jeszcze. No, ale działa. 2048 mówię, jakby ktoś chciał, to może grać. Nie musi rewersować. I też dobrze, byleby z radary korzystał. Tu mam zrzut, no ale to już wam pokazałem. Clipy jest. Jakby komuś brakowało Office'a, to ma klipi. Tu też, kurde, nic nie widać na tych slajdach. Muszę wejść. No, wyjdź. Klipi odpala się y, znak zapytania E i y, faktycznie on nie jest opisany, więc y, może to jest jakiś taki ukryty. Mamy... Y, kurde, ciężko pisać na daleko. Okej, okay. jest Clippy, tak, powie wam co tam potrzebujecie mu powiedzieć. O, o. mój, mój, <gryw> właśnie się dowiedziałem, że mój zmieniacz tyldę wrzuca na konsolę, a chciałem laser, no, mamy tekst, mamy klipiego, piękny, jeden do jednego oddany z Worda. A de facto, dlaczego wam to mówię, to jest nie to, żeby wam tam, żebyście sobie grali, czy klipiego używali, ale, a, tu mam, dobra, to powiem, Najpierw tam to, że to są easter eggi, które są w radarze. I tak jak mówię, ten gość jest chyba zabawny, bo on sobie tam przy okazji normalnych komitów wrzuca jakieś takie rzeczy. Tak? No bo na przykład nudziło mu się i stwierdził, ile tam linii potrzebuje, żeby napisać 2048, i tam gdzieś na sesji mówi o tym, ile tych linii to to zajmuje. Natomiast te Easter eggi są ukryte. Tam trzeba jakoś je nie są tak widoczne, jak to 2048, że ja sobie wszedłem w menu. Dopiero jak ktoś odkryje, że taki Easter egg jest. No to on je ujawnia i tak, jakby faktycznie są dostępne już, powiedzmy, dla zwykłych śmiertelników. I, i dlatego też, powiedzmy, zachęcam Was do przeglądania jego komitów, bo różne ciekawe rzeczy można znaleźć, właśnie takie easter eggi, jak 2048 czy Klipi. Czy A mówię też, że jest zabawny, nie wiem, czy to celowo, ale są takie. Nie wiem, czy można na streamie przeklinać, ale, oh my fucking god. To jest faktyczne polecenie radar tu. Tak? So, jest kilka takich poleceń, które są znanymi akronimami, jak na przykład What the fuck, to jest Write to File, co na, akurat na przykład w tym przypadku e, nawet działa, tak? no, w sensie, że skrót, skrót pasuje. I jest parę jeszcze takich innych, których ja nie do końca rozumiem, <laughs> dlatego też ich nie umieszczałem. Natomiast też jest wątek na GitHubie, żeby tam można proponować różne inne. Ja zaproponowałem z Duma tak, i DDQD, żeby taki wprowadzili, natomiast nie wiem, do czego mogłoby to pasować dobrze, bo, bo oczywiście wymyśleć skrót nie jest problemem, natomiast problemem jest, żeby jakąś sensowną funkcjonalność czy funkcję miał zakodowane. Więc akurat WTF jest jak najbardziej pasujące, tak, jeżeli potrzebujecie write to file, no to możecie łatwo zapamiętać, tak więc nie wszystkie komendy radar są trudne do zapamiętania, to jest, akurat część jest bardzo proste, tak. Tak, jedna jest łatwa. No i dużo a, im więcej a tym, tym lepiej analiza idzie, to jest podstawowa zasada. No to tak jak mówiłem, tu już trochę wyprzedziłem, że są te isteregi, tak, więc jak przejrzycie te komity jego, to możecie na coś natrafić. Ponoć teraz jest jakiś jeden wrzucony, bo, bo mówił na, na swojej sesji. Nie, mo, możliwe, że jeszcze nie odkryty, więc można przejrzeć jakieś komity w tył. I jak ktoś znajdzie, to myślę, że można napisać do niego: jest, jest bardzo, że tak powiem, otwartą osobą i komunikatywną. I może jakiś benefit może naklejka, chociaż naklejkę też można ode mnie dostać. E tak, i mam 11, więc, więc zdecydowanie nie brakowało mi tych punktów, dlatego, nie dlatego umieściłem ten pierwszy, którym, którym mówiłem, że radar istnieje, bo jest wiele więcej. Tak naprawdę ja wybrałem 10, ale no można by było dużo tego wymieniać, bo to jest naprawdę duży kombajn. I nie wymieniłem takich rzeczy jak na przykład reverse debugger. Radar potrafi, no ma tą funkcjonalność reverse'owego debuggera, nie wiem jak to odmienić, nie wiem czy kojarzycie, że po prostu macie jakiś stan aplikacji, możecie iść, w tył, tak? Nie cofać się w tył, tylko iść w tył. I stan tej aplikacji odtwarzać tak, jakbyście. No, tak jakby cofali się. Mamy też DGB Remote Protocol. Tam DGB ma ten taki swój protokół komunikacji, tak? Jeżeli chcemy debugować przez remota, radar tu wspiera, tak. Więc możecie sobie tam z DGB serwera wysyłać, a za pomocą radara to analizować. Mamy kody QR. Możemy, to też jest śmieszne bo można sobie wygenerować kod QR z, z 10 czy tam z iluś bajtów naszego, naszej aplikacji no i przedstawić go jako kod QR, tak? Potem sobie telefonem zeskanować i dostać te bajty. Może komuś się przydać, ale no nie wiem, ja też nie, nie widzę zastosowania. Myślałem, żeby sobie na przykład wysłać te bajty, nie? No bo mam kod QR i tak jakby to mi enkoduje, tak? Coś powiedzmy zamiast base64 no to mieć kod QR do tego, natomiast no. To są też tylko trzy, jakieś wymieniłem. Jest tego dużo i, i de facto y, też można by mówić godzinami o radarzu. Natomiast y, przekaz jest taki, że mimo tych jakichś tam niedociągnięć, o których Kamil mówił, tak, jakichś tam bugów, mimo że może być. Y, próg wejścia jest naprawdę duży, no bo to jest powiedzmy tak jak WIM, tak? No, jak się już przejdzie jakiś tam poziom, to jest fajnie, natomiast ten, ten początkowy etap jest trudny, tak. Tutaj dużo daje ten, ten znak zapytania, który jak dodacie dokument, naprawdę macie helpa i, i nawet jak nie znacie, którą literkę zacząć, to dajcie po prostu znak zapytania i też wam się wyświetlą polecenia, które, które są dostępne. Więc tak jakby mimo że próg wejścia jest duży, to to nie jest trudno uzyskać tą pomoc, tak? Więc jest ok. Co dalej, jak szukać informacji? Taki dodatkowy jakiś slajd, jakby ktoś chciał się tego radaru jednak y, zainteresować. To jest, mają bloga. Nie blogują często, natomiast można tam jakieś fajne rzeczy znaleźć i jakieś nowinki też y, się tam pojawiają. Jest Radar 2 Book. Na GitHubie jest taki projekt Radar 2 Book, który też możecie kontrybuować, jeżeli byście chcieli, który wprowadza w, powiedzmy w świat radar od instalacji, po jakieś tam pod, po, po opisy tych narzędzi, które mówiłem, po jakieś podstawowe komendy. Natomiast to jest też jakiś taki punkt startu, a nie kompletna książka z obsługi tego narzędzia. Oczywiście, tak jak mówię, możecie, jest to open source, możecie zrobić pull requesta i dorzucić tam informacje. GitHub issues, tak, no nie ukrywajmy się, trochę błędów jest, szczególnie jeśli chcielibyście radar używać na Windowsie, wydaje mi się, że to jest najmniej... Działająca część tego projektu. Jest parę takich podstawowych bugów, które część rzeczy po prostu odcina, tak, bo nie wiem, na przykład ostatnio znalazłem w jakiejś wersji, nie wiem, czy w najnowszej to nie zostało poprawione, że nie można się było atakować do PID-u. Tak? Czyli miałem aplikację działającą, chciałem się do niej ataczować, żeby debugować, no to jakiś tam błąd rzucało. No niestety, błędy są i, i są, na ale na szczęście są naprawiane. To, co też mówił. Y Kamin chyba na swojej sesji, tak? Że dwa dni i jest nowa wersja na GitHubie, która, e, która już to, ten błąd ma naprawiony. No, chociaż mój ten błąd trochę już chyba 12 dni czeka, na, na jakoś tam zainteresowanie się. Może jest wyjątkowo trudny. E, no, z taką overflow, stack exchange. Akurat tu chyba nie ma problemu, żeby, żeby nie kopiować, tak jak mówił e, Jarek chyba na swojej sesji, tak? Że stack z, akurat tutaj nie, nie kopujemy. Kodu, tylko jakieś instrukcje, więc najwyżej sobie dysk sformatujemy czy coś takiego. Natomiast na produkcję to nie pójdzie. I jest w ogóle konferencja Radar to con. I tutaj jak ktoś lubi Regeksy, no to była edycja 2016 i 2017, a to w ogóle jest to jest źle. Bo to powinny być nawiasy kwadratowe. No, no naklejka. Kto powiedział? Okej. Okay. Tak I, i jest dużo fajnych sesji, tak? Jest dużo fajnych sesji. Była jedna sesja, na której moja sesja jest powiedzmy luźno motywowana. Właśnie Pan Kejk też mówił o ukrytych klejnotach. Nie wiem, czy bym nazwał to klejnotami, ale są ukryte rzeczy w Radar, jak właśnie ta gra, czy, czy klipi. I, I możecie to zrobić. I właśnie tam mówi też o tych isteregach, że najnowszy jest jeszcze nie odkryty, więc jakby ktoś odkrył, no to niech da mu znać. Dobra, to jeśli chodzi o mnie to tyle, tu jest największe y, 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 tak jakby hasło, które, które może wam pomóc w pracą z radar. Używajcie radar z gita. Bo tak jak mówię, odpalicie sobie y, dzisiaj jutro będzie nowy komit, dostaniecie ten nowy komit z nowymi rzeczami, z, z poprawionymi bagami i z nowymi bagami, więc, y, więc de facto tak to bywa. Natomiast zwykle raczej poprawiają. Raczej e, jakichś tam dużo nowych błędów nie dochodzi, na pewno dochodzą, bo to nie ma, nie ma bata przy takim projekcie, żeby nie było. Natomiast e, radar from git, tak, polecam. I, I tak jak mówię, ja tutaj, jak byłem na sesji e, Kamila, który zgłosił błędy, potem w, w hotelu od razu odpaliłem e, Kompilację, i już mam wersję poprawioną e, z tymi błędami. Dobrze, to tyle jeśli e, o to, co ja chciałem powiedzieć. Jakby były jakieś pytania, nie wiem, czy mam czas. Chyba mam czas. E, jeszcze zaczniemy, może, od pytań z sieci. Ojejku. Tak. E, pierwsza informacja, Jarosław Górny poinformował, że kl klip jest opisany. I teraz tak, e, pierwsze pytanie e, od użytkownika XY, co się stanie jak z, pr z projektem, jak Katalonia ogłosi niepodległość. E, drugie pytanie, Foxtrot Charlie. Czy Radar 2 wspiera symbolic execution przy emulacji? Dzięki. Tak. Jeśli chodzi o Katalonię, to nie wiem. Tak? To jest z tego, co zorientowałem się, gość jest Hiszpanem, tak? więc nie wiem, co się stanie, jak tam się jakieś problemy będą w tym. Plus jest taki, że jest tak, na Githubie, więc czym prędzej zróbcie Fork repo i trzymajcie tak jakby na własnym koncie na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o symbolikę. Symbolik jak było, execution, nie mam pojęcia. Nie, nie potrzebowałem, jak gdzieś potrzebowałem symbolikę Execution, to korzystałem z tych takich zewnętrznych, narzędzi już też, też nie pamiętam nazwy, ale nie wiem. Muszę się dowiedzieć, więc zapiszę sobie i Fox Rod Charlie dostanie odpowiedź na Twitterze. Są jeszcze jakieś pytania z ja sieci? Słucham. Ja mam pytanie, Paweł, słyszysz, tak? Słyszę. Dobra, mam pytanie, czy taka sesja radarowa wspiera załadowanie kilku binarek na raz, na raz. czyli na przykład powiedzmy tego, tej głównej binarki hmm. jakiejś dependencji, żeby można było sobie jednocześnie je analizować? A, dobre pytanie, nie wiem, są na pewno projekty, czyli możesz sobie tak jakby zapisać swoją sesję do, do pliku projektu, żeby później go otworzyć, tak? Żeby, żeby nie musieć na przykład tej samej pracy robić od początku. Natomiast żeby wiele binarek, nie, ma, nie mam pojęcia. Okej, okay. a czy jest jakiś maksymalny rozmiar binarki, jaką obsługuję? czy można próbować? Wiesz co, próbuj. Nie, nie, okay. Z takimi, co, co analizowałem, to nie, bu, nie, nie spodziewałem się, żeby to był problem, tak? Bo to mhm. raczej mniejsze były, tak? Niż... Okej, okay. dzięki. Spoko. Tutaj jest jeszcze... Myślę, że tak, bo wtedy będzie słychać nie tylko dla mnie, ale... Dla wszystkich. bo mówisz, że ktoś ma jakiś pomysł na te wykresy, to, żeby się odzywać, to mogę teraz. No tak 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 dobra to mam taki pomysł że na przykład bo pokazywałeś wcześniej R2Pipe więc można mm -hmm. te wykresy rysować przez R2Pipe czyli na przykład można sobie narysować napisać skrypt mm -hmm. w którym czytacie wszystkie dynamiczne biblioteki w zależności między nimi użyje R2Pipe żeby narysować, narysować graf. Mm -hmm. Całkiem całkiem fajne rozwiązanie tak można tak robić. Dzięki. Coś jeszcze? Tak jak nie ma, to tak jak mówię, dziękuję bardzo. Jakby ktoś chciał ze mną coś podziałać, czy porozmawiać, to na Twitterze albo teraz jeszcze jestem. Dzisiaj i jutro, przynajmniej na chwilę obecną jestem jutro. Dziękuję bardzo.